Cześć, witajcie gorąco, z tej strony Szakal, a dzisiaj jesteśmy w Warszawie na targach audio-video, czy właściwie na audio-video show. Jest to event, który już odbywa się od jakiegoś czasu, w tym roku przynajmniej w trzech lokalizacjach, na stadionie na PGA Narodowym, a także w dwóch hotelach. Tam mamy pozostałą część wystawy, tutaj jest chyba 160, z tego co pamiętam, boksów. W jednym z hoteli jest 80 i jeszcze w jednym jest 8. Także jest naprawdę tego sporo. No i cóż, na razie jeszcze nie dotarliśmy do hoteli, jesteśmy tutaj na stadionie Narodowym. No i muszę wam przyznać, że te targi to są, tak jak chyba reklamują organizatorzy, są to targi dla entuzjastów przede wszystkim, czyli jeżeli jesteście takimi zwykłymi zjadaczami chleba, którzy niekoniecznie wydają 20 tysięcy czy euro na przykład na nowe kolumny, to może wam tu się nudzić. Natomiast znaleźliśmy kilka ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o cenę, jeżeli chodzi o możliwości, jeżeli chodzi o innowacje. No ale właśnie, większość rzeczy tutaj jest bardzo, bardzo droga. Znajdą się oczywiście takie również sprzęty, które można zakupić w normalnych, w cudzysłowie, cenach, czyli w takich cenach poniżej, powiedzmy, 1000 zł, czy jakieś fajne słuchawki nauszne, czy jakieś głośniki Bluetooth. Natomiast większość jednak rzeczy to są sprzęty dla entuzjastów, bardzo drogie kolumny, bardzo drogie rotory, gramofony, płyty winylowe. Rozmawialiśmy także właśnie tutaj z panem, który nam powiedział o tej rosnącej popularności płyt winylowych. No jest też strefa na przykład telewizorów w Samsungu czy w Kruger & Macie, gdzie są też te bardziej sprzęty takie przyziemne, że się tak wyrażę. Generalnie audio video show to jest impreza dla entuzjastów. No i zapraszam was serdecznie do obejrzenia kilku tutaj migawek, które udało nam się na tych targach zarejestrować. Firma Yamaha prezentuje nam samogrający fortepian, który dzięki siłownikom w klawiszach potrafi sam odgrywać melodię. Tak jak możecie zobaczyć, to co nagraliśmy wcześniej na fortepianie, na przykład grając, odgrywa się. Lub możemy też skorzystać z aplikacji i pobrać różne gotowe presety, różne gotowe zagrane utwory. Firma prezentuje nam system MusicCast, czyli domowy system bezprzewodowej muzyki, który może to wszystko połączyć w jedną całość. Pokazuje nam amplifiery, kolumny odsłuchowe oraz najnowsze soundbary pod telewizory oraz motor. Jedną rzeczy, które warto zobaczyć na audio-video show w Warszawie, na Stadionie Narodowym, na PGA Narodowym, to jest strefa audio, gdzie mamy kilku producentów wiodących, jeżeli chodzi o słuchawki. I tutaj mamy taki właśnie user experience, tak? Czyli możemy sobie przysiąść, podłączyć swój sprzęt albo skorzystać z sprzętu producentów. Także no z marek, które ja znam, to oczywiście no, Audio-Technica, JBL, AKG, Sony, Denon, B&O, Monster. No i takie marki, które są na pewno znane tutaj wśród entuzjastów, ale nie do końca, znaczy przeze mnie może też, na przykład takie jak Biodynamic, ale już Oppo, Audece, Compli i te inne marki już mi nie do końca znane. Natomiast fajnie, że mamy tutaj naprawdę sporą ilość słuchawek z różnych przedziałów cenowych i można sobie wszystko ładnie, fajnie przetestować. Na targach wśród wszystkich zagranicznych producentów jest także polski akcent, czyli firma Kruger & Mads, którą poleca Michał Leszek. Prezentują oni na przykład swoje najnowsze telewizory czy zestawy audio, ale także smartfony, głośniki Bluetooth czy radia internetowe. Na audio video show można się także nieźle odprężyć. Tutaj na stoisku, czy właściwie nie na stoisku, tylko w boksie, w skyboxie AKG i JBL-a jest właśnie taka muszla, że się tak wyrażę. Taki mini fotel akustyczny z bardzo fajnym, nie wiem czy słychać ten efekt teraz przez mikrofon, ale jest taki pogłębiony mój głos. No i mamy słuchawki z aktywną redukcją szumów, takie niby miniaturowe, a naprawdę fajnie to działa. One oczywiście są nauszne i nie wchodzą nasze małżowiny do nich. Wystarczy sobie uruchomić aktywną redukcję szumów, założyć takie słuchawki i możemy się odciąć od otoczenia, a ta muszla jakby pogłębia jeszcze ten efekt. Oczywiście nie jest to żadna nowa technologia, natomiast fajnie przedstawione, dlatego myślę, że warto było to pokazać, jak to wygląda. Zewsząd dochodzi głos, ale najgłośniej jest na stanowisku Technicsa. Chodźcie zobaczyć, co tam się dzieje. Nawet tłumy są. Wchodzimy, wchodzimy. Oj, ja nie mogę. Nie możemy tego materiału puścić, także musimy muzykę wyciszyć. Pokaż tej spalma. To wszystko odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie, a tuż za nami jest płyta boiska, na której rozłożone są trzy lodowiska. Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem lampki do roweru,
Może warto zainteresować się rozwiązaniem firmy Yammo, czyli lampką do roweru z głośnikiem Bluetooth. To kolejna ciekawostka z tych targów. Firma Dreamwave prezentuje ekstremalny głośnik Bluetooth, który nie dosyć, że gra, ma jeszcze latarkę, a jako ciekawostkę możemy z niego odpalić samochód. Jest to amerykańska firma, która chwali się tym, że V8 nawet potrafią odpalić. NFC, USB 5V 1A, ładowarka, także bez problemu na biwak z czymś takim pojedziecie. Nasz ostatni przystanek na audio video show w Warszawie. Jesteśmy teraz na stoisku firmy Samsung. To nie jest taki zwykły skybox, tylko takie dosyć duże pomieszczenie, w którym oprócz oczywiście wystawy telewizorów, soundbarów, Samsung tutaj przeprowadzał, właściwie niekoniecznie Samsung, ale na zlecenie Samsunga tutaj różne osoby przeprowadzały takie wykłady, prelekcje można by powiedzieć, które miały na celu doedukowanie tutaj widzów, użytkowników między innymi telewizorów, czy właśnie sprzętu audio, jak to wszystko działa, jak dobrze ustawić sprzęt, jak one powinny działać i oczywiście też było fajnie tutaj Piotr właśnie Gmerek, który z mojej lewej pije teraz Pepsi, opowiadał o, znaczy nie tylko Piotr, ale też Maciek z HDTV opowiadali właśnie o HDR-ze i o kropkach kwantowych Samsunga i o tym wszystkim, o czym powinniśmy wiedzieć, o jasności telewizorów, tak? I pokazywali różnice naocznie pomiędzy telewizorami właśnie Ultra HD, a telewizorami zwykłymi 4K czy Blu-ray, tak? Jeżeli odtwarzamy zwykłe 4K Blu-raya na telewizorze. Więc bardzo fajnie, że Samsung coś takiego zorganizował. Myślę, że warto było tutaj przyjść i fajnie, że ta świadomość się zwiększa wśród ludzi, że jednak nie zawsze dopłacenie do dobrego sprzętu musi równać się skoku jakościowemu, natomiast czasami właśnie tak jest i czasami jeżeli ktoś chce uzyskać faktycznie najlepszy możliwy obraz, przynajmniej na rok 2016, na listopad roku 2016, to między innymi telewizorami Samsunga trzeba się zainteresować. No i bardzo fajny był również pokaz tutaj, jeżeli chodzi o soundbar Samsunga i satelity, które jakby niejako poprzez technologię Dolby Atmos i wspierając technologię Dolby Atmos emulują nam głośników, których nie ma. To znaczy był pokaz, gdzie słyszeliśmy, że dźwięk dochodzi z góry, z sufitu, mimo że tam nic nie ma. Po prostu soundbar, w którym jest zamontowane jakaś ilość głośników, potrafi wyemulować, wyemitować ten dźwięk w taki sposób, aby odbił się od sufitu i spadł, emitował się w dół, że tak się wyrażę. Tutaj dla nas i my mamy takie wrażenie, jakby ten dźwięk właśnie również był taki interaktywny w płaszczyźnie pionowej, tak? Także bardzo fajnie. No i to nasz ostatni, myślę, że to chyba najciekawsze, co widzieliśmy na targach audio wideo, oprócz urządzeń, które kosztowały niebotyczne pieniądze. Także dzięki serdecznie za uwagę, no i trzymajcie się, jeżeli wam się podobało, stawcie palec w górę. Na razie. Także tak właśnie wygląda dojście do audio-video show. Przez parking.